Dzień dobry, witam szanowne Państwo w tej przepięknej jesiennej aurze. Dzisiaj zapraszam Was na kiszenie buraków. Przepis jest taki, że dodajemy łyżkę soli do litra wody, którą wykorzystujemy później do zalania kilograma buraków. Buraki obieramy ze skórki, czyścimy, myjemy, po czym kroimy w takie plasterki. Ja kroję w plasterki o grubości około 0,5 cm. Później można je wykorzystać i do barszczu, można je wykorzystać i do sałatek, również do dekoracji talerza z jakimiś różnymi potrawami, które będziemy serwować. Niezbędnie potrzebny nam do kiszenia buraków ćwiekłowych jest oczywiście czerwony garnek. Buraczki układam warstwami na dno garnka, aż do momentu, kiedy go wypełnię w całości. Taki okres kiszenia trwa gdzieś koło tygodnia czasu i później z takiego garnka może powędrować i później z takiego garnka buraczki mogą powędrować już do słoiczków. Możemy je później tak samo zapasteryzować. Jeżeli chodzi o użycie garnka, głównie chodzi o to, żeby jednorazowo zakisić większą ilość tych buraków. Żeby nie męczyć się z kilkoma słoikami o małej pojemności, ja kiszę je jednorazowo. No i później mogę je podzielić na mniejsze partie i sukcesywnie wykorzystywać. Ja wiem, że można dodać również liść laurowy, można dodać czosnek. Ja jednak tradycyjnie, podobnie jak przy kiszeniu kapusty i przy kiszeniu grzybów, staram się dodawać jak najmniej innych rzeczy, bo które mogę dodać później w czasie przygotowywania jakichś potraw. A jeżeli dodałbym czosnek albo liść laurowy czy ziele angielskie, mogłoby się okazać, że później chciałbym takie buraki przygotować na słodko do jakiejś sałatki, surówki. No i ten czosnek albo ziele angielskie czy tam inny liść laurowy niekoniecznie by fajnie współgrały smakowo. Z ukiszonych buraczków oczywiście wykorzystuję zalewę do robienia barszczu. Później tnę również buraki na mniejsze kawałki, no i dodaję do zupy. Jeżeli dodaję buraki do sałatek albo jako dodatek upiększający talerz, to układam je w całości. No i potem, jak już cały garnek zostanie zapełniony buraczkami, zalewam je przygotowaną gorącą wodą. Nie wrzącą, ale gorącą, z rozpuszczoną od razu solą, czyli taką solankę w proporcjach jedna łyżka soli na litr wody na kilogram buraków. Zalewam tak, żeby ta woda przykryła wszystkie buraki, żeby nie wystawały one ponad to lustro wody, żeby nie zapleśniały. Można również docisnąć je mniejszym garnkiem, podobnie jak kapustę kiszoną czy grzyby. Po ostygnięciu tej zalewy zaszczepiam bakterie kwasu mlekowego z ukiszonej wcześniej kapusty, czyli do tego, co znajduje się w garnku, dolewam szklankę soku z kiszonej kapusty. Można również dodać na przykład dodać barszcz. Oczywiście nie ma żadnego obowiązku dolewania soku z kiszonej kapusty. Wystarczy buraków nie zalewać wrzątkiem, tylko przygotowaną letnią wodą. I w takiej postaci wędrują do ciepłego miejsca, gdzie bakterie kwasu mlekowego mogą sobie spokojnie działać i produkować ten kwas mlekowy, który jest nam niezbędnie potrzebny w funkcjonowaniu naszego organizmu. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.